Siema, siema, jestem Ryan Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście Podwórko Kolonisty, ze mną są oczywiście widzowie na czacie, więc siemanko wszystkim, cześć. Jeżeli wy chcecie być częścią tej społeczności, zapraszam na Twitcha, od poniedziałku do piątku streamuję od 17, więc zapraszam serdecznie. No i cóż, przed wami kolejny odcinek, pamiętajcie też o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale, bo to już tam gdzieś kanał rozwija fajnie i pozycjonuje i w ogóle, nie? Więc z góry dziękuję, po ogłoszeniach lecimy z odcinkiem. Jest odcinek chyba 25 już, coś takiego, albo 24, nie pamiętam numeracji. Trochę ten odcinek nagrywam na zapas. Słuchajcie, no co, dzisiaj nowe zakupy. Skoro kupiliśmy MTZ, to trzeba bez czego coś dokupić, nie? Więc kupiliśmy dzisiaj mu nową talerzówkę, którą dziś będziemy działać. Talerzówka, tak samo jak MTZ, pochodzi za wschodniej granicy. I jest to oczywiście taka to maszyna, 2,8 metra, 80 koni wymaganych. Tak się składa, że nasz parczewski MTZ posiada 81, więc samo git. Jak zabraknie, kolega już za 500 nie trochę go podkręci, jakąś mapę tam wgra i lepsze wtryski będą i będzie lepiej działał na 105 koni nawet. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, poza tym jeszcze dzisiaj mam nowy nabytek, czyli jest to oczywiście beczuszka. Beczuszka na gnojowicę, ale to może za chwilkę z tym. Ruszamy. Ruszymy sobie z tym ogólnie. O, z tego odpalę. Tak jest, podniesiemy sobie wszystko. I słuchajcie, jedziemy sobie. Nie wiem, czy w ogóle będzie słychać nawet ten ciągnik. Chyba tam słychać trochę, nie? Więc ogólnie sobie wyjeżdżamy. Co mnie jedzie? Nic nie jedzie, no i pasuje. Dobra. Pokażę też tą beczuszkę, jaką mamy. Mamy beczuszkę oczywiście do gnojowicy. Co ty, jakiś dziwny pies bez ogona. Wylecie sąsiadowy. No, więc beczuszka do gnojowicy. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę na łąki, bo ogólnie tak, co zrobimy, jak was nie było? A co to się wydarzyło? O, masz! Procesja! Czekajcie, trzeba to ogarnąć. Zadzwonię po milicji, żeby to ogarnęli. Milicja! O, dobra. Dobra, już pojechali. I pasuje. Taki stary, dobry trik na ruch uliczny. Ja wiem, że to się buguje, tylko mówię wam, jeżeli ktoś z was jest na tyle ogarnięty w te rzeczy i potrafi mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić, mail jest wasz, piszcie do mnie śmiało, ja to oczywiście poprawię. Jeżeli ktoś naprawdę czuje się, że to się da zrobić lepiej, to napiszcie do mnie, nie? Bo ja zrobiłem wszystko, co mogłem, więcej nie potrafię, nie? Mogłem tylko usunąć kilka nitek, żeby w ogóle samochody się nie spotykały, ale to wtedy siarym trochę, tak, nie? Dobra, idziemy sobie na gospo ogólnie z tym MTZ-kiem. Zaraz się dam do siuntki, pokażę też, jakie zmiany nadeszły ogólnie, bo trochę tych zmian nadeszło, nowych. No, ten klas sobie stoi na spokojniaczku, to się mieści wszystko, nie? Dobrze. Tak, mieści się. Dobra, oczywiście jest ogólnie tutaj tura do garażu, tak samo... A, kupię też obciążnik, zaraz wam pokażę. A, skreślimy sobie w sumie, bo to i tak nie będę za bardzo jeździł teraz. Taki mam obciążnik ogólnie kupiony. No, jest tutaj bardzo duża ilość możliwych konfiguracji, to akurat mam dwa obciążniki po bokach zdjęte, mam aktualnie 6 założonych, więc spoko, tam jest Hamax 8, więc fajnie, nie? No i nic, właściwie, trzeba tu się palić, co dole, co tu się dzieje? Okej. Trzeba zgasić trochę, no. dobra, słuchajcie, no kurczaki sobie działają, to raz coś tam rosną powolutku, jakieś tam jajka produkują, więc nie jest źle. Zmieniło się tyle. Beczka do wody teraz jest taka, żebym mógł ją odróżnić, bo to jest beczka do wody. Zrobię po prostu taką, przemalowałem na taki bardziej, taki kolorek. Fajnie wygląda, nie? Beczka do wody i mleka, myślę, że spoko. A tu mamy beczkę do gnojowicy, proszę bardzo. Zieloniutka, stoi sobie. Tu ma ten cały, tą całą maszynę, tą rurę, która, wiecie, rozlewa to. Na 5 metrów to rzuca, więc nieźle. No i co, pobieramy sobie stąd ogólnie. I tu widzę, krówki łażą. O, siema młody. No, cześć, cześć. Dobra, ruszamy na łąki, jedziemy i potem będziemy bawić się jeszcze. Będziemy się potem bawić. Ja już tam zatankuję. Potem się jeszcze będziemy bawić z tym, nie? Znaczy, to nie ma problemu. Show the map, please. No ale co, że w sensie ten? Już ci pokazuję, kolego sympatyczny. Mapka wygląda w ten sposób. O, takie mam to ogólnie pola. Jak coś, to jest w dzierżawie. I na to dzisiaj będziemy jeździć, ale idziemy teraz sobie na 52, nie? Więc dobra. Ruszamy, oczywiście. 3200 zalane. Wiem, że to może nie jakoś tam specjalnie dużo. Jest coś, powiem, nawet więcej. Jest to dosyć mało, jak chodzi o takie rzeczy. Ale no mówię, no, na siuntkę to chyba na tyle nam wystarczy. Nie ma też za bardzo co szaleć. Bo oczywiście ten rozwój też to będzie postępował. Wydaje mi się, że ogólnie jak mam już maszynę, ten nową talerzówkę kupioną pod MTZ, to już jest spoko.
A i tak jeszcze musimy dużo rzeczy dokupić, nie? Mam w planach wymienić pług nowy. I teraz będzie 60 będzie takim tylko siewnikiem. Ciągnikiem do siewnika i jakiś tam paru pierdół. A tak po prostu to wszystko będzie, wiecie. Będzie już się opierał na MTZ-cie, nie? W przyszłości oczywiście jakaś tam wymiana pewnie na jakieś śrunki na coś innego albo tak trzeciego ciągnika. Masz suba? A dzisiaj wszedł Maximus i dał gift suby, także mogę żeby dlatego masz suba, nie? Dobra, jak ja teraz to widzę? Na użycie... Nie, nie będzie normalnie tak. Nie będzie automat. Dobra. To się leje tam? Coś tam się rozlewa po drogu, nie? No, coś tam leci. Dobra, już myślałem, że nic nie będzie leciało, ale jakoś tam leci. Tylko trzeba bardzo wolno jeździć, nie? No ale spoko. Jak mówię, trzeba troszkę do niej podziałać z tą łąką, żeby nie było. I mam też plan zakupić na łąkę tą nasiona, nawet nasiona kosą już pokażę, jak będę robić, bo teraz co? Pole uprawić tylko, coś tam trochę może posiać i za chwilę ruszamy się na kosami z drugim pokosem. Więc raczej to zrobimy chyba w drugiej połowie lipca. Sianokosy, albo w drugiej połowie lipca może będziemy siać, teraz byśmy się zapobiegali trochę. No, to wtedy byśmy się zapobiegali posiali. Jeszcze niestety Isarią, ale mam już nowy siewnik zamontowany. Znaczy zamontowany, zamówiony, można powiedzieć. 3-metrowy też tak samo jak Isaria, więc pasuje. No i to może w przyszłości się jakiś agregat tego dokupi, nie? Ale póki co będzie na zwykłym siewniku i tyle, nie? Trochę tutaj nie wiem czy za dużo tego czambo rozlewam. Ale może nawet będzie git. Lepiej tak by za mało, nie? Wapna w tym roku nie trzeba, więc całe szczęście. Aby tylko tam azocik trochę rzucić i będzie pasować, nie? Dobra. Fajnie to leci, mi się to mega podoba. Tutaj ta sprawa. O, trochę mogę nawet dalej jeździć. Spoko, bo to za 5 metrów jest, wiecie. Jeszcze nie wyczerpany jestem wszystko na 3 metry albo na 2. Ale tak to fajnie, no. Tak, YouTube nagrywam na YouTube oczywiście. Sorry, mi się jeszcze odbija. Bigosem. No i pasuje, fajnie. Jakoś to sobie leci. Też nie będę tak do końca na full robił, tylko na wiecie, przejdziemy sobie tak plus minus. Ogólnie chciałem rzucać obornik na te łąki, ale widzę mówili mi nie, że jak na łąki to lepiej, że na wizek masz, nie? Mówię, no mam mi dużo, bo aż na czerwono mi świeci w oborze, więc mówię, trochę tam trzeba wywieźć. Więc jeszcze i tak spoko, bo jak zakupimy sobie nową łąkę, jaka to będzie łąka, to może za chwilę wam pokażę. Zresztą nie za bardzo teraz będę mógł wam pokazać. Ale jest to... Patrz, sarny! Potrącił. Ja tam jadę. O, a ty co? Masz ci los. No jedź, jedź. Dobra. Ja mam stopa, ale nie puszczę, więc dzięki chłopie. Jest to pole przeciwko mleczarni pod lasem samym Sienkim. Bardzo fajne poletko. W przyszłości jakby się udało je gdzieś tam połączyć, bo to jest 65 pole, nie? Jakby to 64 połączyć, to było naprawdę fajne poletko i by mega tam... No było co robić po prostu, bo takie długie byśmy mieli pole. Więc już niebawem się coś tam takiego może pogadało. Siema Luki, cześć, cześć. No właśnie nagrałem odcinek na YouTube, więc może się przywitać przy okazji z ludźmi na YouTube, nie? Dobra, i starczy tyle. Na razie jedną beczkę tylko. Ja wam tak pokazuję bardziej tak, wiecie, gdzieś tam co tu się robi, tak bardziej kilka rzeczy, bo wszystko oczywiście dzieje się na streamie, nie? Wiecie, na streamie dzieje się wszystko, konfiguracja tego MC też ogólnie, nie, powiem szczerze, zajebiście wygląda, nie? Jest po prostu taka to maszyna, nie? No kozak to jest po prostu bydle. Tak się też to kupiłem, nie? Tam mówiliście mi widzowie na Twitchu, nie no nie kupuj kolejnego MTZ-a, MST ma MTZ-a i tak dalej, nie? Mówię, kurde, no po pierwsze oni grają na osadzie, ja gram na kolonii, więc na mapie trochę lepszej. z historią. No i mówię, MTZ będzie też fajny, napasował. Bo jest oczywiście z historią, nie? Też jakby nie było, wiecie, jest stąd z Parczewa. No i też MTZ tak jakby nie było, no nie jest taki sam jak tamten u nich, ale też mi to, moglibyście mi to zwrócić. Więc chciałem jak najbardziej kupić inny ciągnik, bo no po pierwsze, nie ma maszyn. A jak chcesz grać na jakichś innych maszynkach, nie takich zetorach, takich co zwykle się grało, no to musisz w końcu trafić na maszyny podobne, nie? O kurde, to trochę ciężko. Jakby nie było, nie? Więc niestety nie było, nie ma za bardzo wyboru, dlatego kupiłem tego, nie? No potem jeszcze większy wybór w tych dużych maszynach, także to już na luzie, nie? Dobra, a my tu sobie zjeżdżamy. Ogólnie tak, obornik tutaj rozrzucony był. Jak widzicie, ściernisko też elegancko poszło. Ej, to jest kawał pola, tu jest prawie... Ile to jest? Tu jest pola... 75 arów chyba, nie? No, chyba jakoś tak. Więc to naprawdę już jest co robić, wam powiem, nie? Jest tutaj spoczko. Ten temacik, dobra.
No i co? I my sobie opuszczamy. Jakoś tutaj trzeba będzie robić powolutku, nie? Ja myślę, że jakieś taką czwórką można spokojnie lecieć, nie? No zobaczymy, czy on da radę w ogóle czwórką. I piątką chce iść, patrz, idzie, będzie pójść piątką. A mówiliście mi tak, że to nie pociągnie ten, że nie pociągnie, nie? A zobacz, co się dzieje. I może szóstka pójdzie? Mocy nie ma, spadą mocy. Pokaż jaką masz pytę na obornik. No teraz nagram odcinek, to bardzo nie będę teraz pokazywał, nie? Po odcinku ci pokażę. Ty no, 8 na godzinę jakoś to leci, nie? Nie wiem, to jest dobra w ogóle prędkość, jak mówicie. Zależówką. Bo ja się totalnie nie znam, nie? 8 na godzinę, taki duży ciągnik. Pozdro, pozdro. Oczywiście jak najbardziej. Więc myślę, że to jest chyba nawet nieźle, nie? 13, 16 na godzinę mówisz. Aha, okej, okay, czyli coś za wolno mi tu idzie, tak? Okej, okay, widzę, że to są chyba nowe tekstury już, nie? Zaraz też zobaczę dokładnie. Tak, mam też nowe tekstury wgrane. Bo ogólnie wgrywam sobie nawet tekstury do podłoża terenu. O, z górki idzie. Górna, z dwójki przerzucić. Pustka. Nie wiem, po co ma ten tych biegów, skoro on takie wolne ma, nie? Ale no, jakoś tak to leci sobie powolutku. Nie no, bez sensu, szóstko to jest chyba max, jak mogę jechać. Dobra, takie 11 na godzinę idzie, ale to jest pod górkę, więc może troszkę tej mocy mu brakuje. Kto wie, czy przychodzi, co jakieś tam chipa nie zrobimy na nim, bo to jest naprawdę spory ciągnik i chciałem, żeby on to raczej był u nas takim, wiecie, większą maszyną. Więc wiecie. Raczej tego pola ogólnie tu nie skończymy, więc nawet się nie napalajcie na to, że to wyjdzie. Ale zaczniemy sobie troszkę tutaj działać, ja jak mówię, wszystkie też pola inne sobie przetalerzuję. Bo tak wiecie, trochę na tych odcinkach zaraz Bastek dokładnie co z kolonią. To po odcinku, dobra, bo już nie chcę tego na odcinku kolejny raz powtarzać. No, ogólnie jak nagrywamy ten odcinek jest 19 stycznia, więc ludzie się pytają, kiedy jest mapa i tak dalej, nie? Bo też sam w sumie chciałem wiedzieć, kiedy mapa, nie? Co chciałem mówić? A, że na odcinkach sobie po prostu gramy w ten sposób, że wiecie, ja sobie tu lecę, robię jakiś tam dany, wiecie, porozdałem trochę gnojwicę na łąki i zacząłem sobie talerować ciernicka na polach, nie? No i to oczywiście zrobię poza odcinkiem, na streamie. Z widzami. To pogadanka sobie, jakieś tło fajne, zawsze zaczyna się może też pośmiać, nie? I jak oczywiście chcecie zawiedzić całość, cały ten background, jak to się wszystko dzieje, jak kupujemy te maszyny, ustawiamy je na odcinek, to zapraszam serdecznie na Twitcha właśnie, bo tu wszystko się dzieje, nie? A myślę, że... Nie, no nie wygląda to nawet źle, nie? Zobaczcie. Nie, no ładnie. Ogólnie mi się podoba, że ten MTT jest taki bardzo wysoki, nie? Ten ciągnik. Tam, ty, łeb i wystaje przez dach, zobacz. Mogę wyglądać? Patrz. Można. No, tylko tak też mi się z boku tutaj siedzi trochę, ale... No fajnie, fajnie, nie? Zaraz Bastek powiem po odcinku, gościu. Poczekaj, co mi 7 minut, nie? Bo tak to sobie staram się te odcinki nagrywać, a potem nie ma co raczej, nie? Więc tak sobie tutaj kręcę. Troszku. Żeby to jako tako to wyglądało, nie? No, to ogniscenie ściernicka naprawdę oddaje. Mega cieszę się, że udało mi się dodać dla was, bo też i tak wiadomo, potem każdy sobie to dawał samemu. Jak ktoś potrafił, jak nie potrafił, to spoko, nie? No, ale to teraz macie już w standardzie i tyle. Raczej będę starał się, że wszystkie teraz te mapy moje miały to już dodane. Myślę, że nawet dodam to do osady. Jak będzie update robione tam za jakieś pół roku, zacznę to robić, plus minus, więc... Wiecie, jeszcze trochę czasu trzeba poczekać, nie? Siema Flejranci, witam serdecznie. Fajnie to idzie. Fajnie. Myślę, że tak tam gdzieś też niedługo trzeba będzie się bardziej za polami rozglądać. Ogólnie. No i co, też mam teraz sporo wydatków dosyć, można powiedzieć, bo za chwilę trzeba kupić prasę rulującą. Nie chcę kupować kolejny raz Sigmy, bo to wiecie, te Sigmy każdy już ma. Chciałem coś oryginalnego i raczej pójdziemy w starą prasę, która wyszła dawno temu na ModHubie. Wyszła razem, to jest taki właściwie paczka pras, nie? To jest paczka Case'a i New Hollanda. Trochę nowsza praska, ale myślę, że się jak najbardziej do nas tutaj sprawdzi. Chyba znacie jakąś taką inną starą prasę. Jest jeszcze Cluster Roland, ale i on ma koni zapotrzebowania. Ten stary Cluster Roland, nie? Też nie wiem, czy bardzo chce iść w to, nie? No nie wiadomo, nie? Nie wiadomo tam, jak to będzie. No, konstrukcje mają przerwane z mapami, jak najbardziej się zgodzę, nie? Mało ma, zwyczaj zaraz zobaczymy. Wejdę sobie teraz do katalogu i zaraz sprawdzę. Prasy.
Trochę tutaj tego mam. Chciałem ogólnie to kupić. 45 koni wymaga, więc bardzo malutko. Nawet siódka by z tym poszła. A Class Roland ma 60 koni. Też sowieckie piątki toczy. No Ganigani to są 50, sowieckie piątki, a teraz się na dużą maszynkę, takie coś. A tu same resztanówka są, nie? No i te sipy nieszczęsne, to już nie chcę ich używać, nie? Oczywiście. No to dobra, to może jeszcze ten klasik Roland może by wpadł. Taki przejściowy, nie? Bo to już jest maszyna, nie? To no, tam na kiedyś. No kto wie, kto wie. Czy wiem, że kaszta moduluje Zetora 12.011? Słyszałem o tym, mówiliście mi też na Twitchu tutaj niejednokrotnie, więc wiem. Widziałem też screeny, no fajnie, niech sobie działa, nie? Cały czas dodaję jakieś tam fotki, więc fajnie, nie? Jeszcze oczywiście powodzono jakieś cierpliwości przy modelowaniu, bo to zawsze z tym długo, nie? Ta cierpliwość to jest najgorsza. No, także... No tak, charakterysta. Właśnie to jest chyba taki, wydaje mi się, jeden z moich atutów, bo mam ich w ciul. Nie, żartuję. Ale no, że właśnie staram się o tych konsolowców pamiętać, nie? W ogóle mam dla was taki kiedyś fajny pomysł, nie? Ale to wam nie wiem, czy teraz mówić, czy potem. Ale mam taki fajny pomysł, nie? Odnośnie konsol jeszcze. Bo chcę na konsolę coś dla was fajnego zrobić. Jestem ciekaw, czy dałoby zrobić coś tylko na konsolę. Czajcie. No, wyobraźcie sobie to, jakby zrobić coś tylko na konsolę, nie? No to koniec jest, nie? PC-ty też mnie nienawidzą, a konsolowcy uwielbiają, nie? Ale tak by, kurde, jak tylko PC-ty też mają, a konsole nie, to zrobię teraz na odwrót. I zobaczymy, nie? Czyli w ogóle właśnie sobie na modhubie co by odpowiedzieli. Guten Morgen, Izbin Kamil, I have question. Czy byście mi tam mogli wrzucić only console? I oni tam, jak to na konsole tylko? Mówię, no, że PC to nie tylko same konsole, nie? A oni? Ty, no, w sumie. No nikt nie prosił, dobra, spoko. I wchodzisz na modhuba, a tam jest tak, PS4, PS5, Xbox One i Series XS, nie? A PC ty maki nie ma. Zresztą to by było takie złoto i... Znaczy zło. No nie no. To byłoby najlepsze. Będziesz pierwszy, rób to. No, w sumie to nie byłoby głupie, tylko co zrobić, nie? Oj, coś mi wolno idzie tutaj pod tę górkę. Jakby zdech? Co on tak nagle spowolnił, ty? O, dobra. Coś zapchało, musiałem podnieść. Zrób coś prostego. Mniejszy bieg? Nie, on idzie, tylko coś zapchało tam po spadem, ale już poszło. Ej, w ogóle bardzo ładnie to idzie to pole. Myślałem, że będzie szło wolniej. Trochę też kamyczku tutaj jest oczywiście, no bo te pola tam to jest w dzierżawie, więc wiecie, niezadbane w ogóle. Gość tylko tutaj tyle co wykosił i mówi, dobra, masz tam, wiecie. Wiesz, teraz ci na to i tyle, nie? Aby, no dobra, to biorę to co jest, a potem wyrobię sobie to pole, nie? Na trzeba to ogólnie wzięte jest, więc fajnie. To w ogóle pole byłoby zarobiście, połącz sobie z 28, nie? Tylko to są takie fajne krzaczki, nawet nie wiem czy to by... Może kiedyś, jak się kupi 28 na przykład, to udzielałybyśmy sobie zostawić dla siebie. To nie wiem. Właśnie nawet nie wiem, czy bardziej iść. Czy po tych 3 latach, właśnie na przykład, nie kupić tego pola, nie? Czy coś. Bo w sumie, wiecie, dzierżawa jest spoko. A właśnie, ludzie, bo jeżeli ktoś na przykład ma tam dzierżawę przez jakiś czas, to potem to pole można normalnie wykupić, chyba, nie? To powiedzmy, żebyśmy sobie wykupili to pole za trochę mniejszą cenę, dajmy na to, nie? Po tych 3 latach użytkowania. Bo byście to, wiecie, płacili mu tam temu gościowi tutaj co roku jakąś kasę, nie? No i powiedzmy, że tą kasę byśmy sobie odjęli od potem pola, nie? Od tego kupna. Tak jakby abonament na pole, a potem zostaje nam, nie? Też by nie było to wcale głupie takie. Bo nikt nie liczy, ilu z konsolowców polskich ma brakuje nam. Ja wiem ile z konsolowców, nie? Ja na przykład to widzę ogólnie po modhubie samym, nie? Jeżeli wiesz, coś jest na pecety, to jest to spoko. Widać, że tam ludzie to chętnie pobierają i w ogóle. Ale jak jest na konsolę, to ludzie też tak patrzą inaczej, nie? Że o, na konsolach po prostu ludziom wszystkiego brakuje, nie? Dlatego ja właśnie staram się tam, jak już coś robię. No według mnie tak, jeżeli ktoś robi mapy i mody na modhuba, no to uwierzcie mi, to nie jest tak, że te konsole to jest jakoś strasznie dużo rzeczy do poprawki, nie? No trzeba dbać o shadery, trzeba dbać o tekstury, o specular, żeby tam był. I tak naprawdę to jest właściwie tyle, nie? Nie wiem, jeżeli ktoś ma tak jakieś skrypty dodatkowe, to co za problem jest komuś usunąć, nie wiem, multiterrain z mapy i dodać jakieś inne rzeczy tylko po to, żeby se konsolowcy pograli, nie? Nie wiem, no mi się wydaje, że tak zrobienie mapy pod peceta i potem wykastrowanie to jest jakieś maksymalnie 2 tygodnie roboty, nie?
A skoro jakiś mapmaker działa na zasadzie, o, robię to dla graczy, no to zrób też dla graczy na konsolę, nie? Nie wiem, no ja tylko raz zostawiłem w potrzebie konsolowców, jak chodzi o Eastern, no ale tam niestety sprzęt zawiódł, nie? W sensie mapa była za duża, żeby ogarnęło to stara generacja konsol, nie? Mam shadery lub oświetlenie na przycisk zrobione? Tak, mam, to jest... Ty, ja grałem bez shaderów, to mam shaderki. O. To są moje shaderki, nie? Troszkę mi się wyłączyły. No. Ale w sumie tak nawet ładnie jest bez tego? Nieźle. Siema. Pomarańczka, zmienić zawodnik? Siemka, cześć. Dawno ci nie było, oczywiście, że tak. To wejść dane ścieżnicy, to jest jakiś mod jest. Znaczy mod i nie mod, ponieważ jest to dodane do mapy ogólnie, nie? Więc to jest tylko taki piczek, który się dodaje do tego. Do mapek, nie? Do mapek i tam trzeba tylko w linijce wstawić odnośnik i tyle, nie? Więc to ogólnie to ściernisko będzie dane do was na... nawet na konsolę, jak się uda, nie? Mam nadzieję, że się uda na konsolę. Tak co chwilę trzeba podnieść, idzie, nie? Lecę, dzięki za suba, jutro dłużej posiedzę, bo wolne mam papa. No cześć Luxonic, trzymaj się, dzięki, że padłeś. No. Ej, no całe poletko w sumie byśmy... Nie, całe pole nie zrobiliśmy, a tak pół jest zrobione, nie? Więc fajnie. No te talerzówki jakoś w miarę wychodzą. Ogólnie to jest bardzo teren pod górę. Mam inne kawałki trochę prostsze, więc tam będzie lepiej mi szło. A tu jest taki bardzo ten teren nachylony, nie? Jednak jest trochę ta górka, nie? A czyli te ślady są odgórnie, a nie że tam gdzie kosisz? Nie. Ślady robisz sobie sam, nie? W sensie, widzisz, ja jadę sobie i te ślady po prostu tam zostają, nie? Zobacz. Ja sobie sam te ślady tworzę, nie? Tam po prostu ugniatając to, nie? To działa na zasadzie po prostu jak ugniatanie plonów, nie? Tylko tu masz jakby ściernisko dodane większe, nie? I tyle. No fajne, nie? Ja to właśnie wywoziłem obornik ostatnio. Więc teraz ten obornik cały ścinam to talerzówku właśnie, no i ten. I te ślady właśnie po oborniku zostały, nie? Dużo przyjazdu takich jakby. Więc no, tego jest strasznie fajnie. Dużo. Riot, to kto oprócz ciebie robi mapki na konsole, bo nie znam? Oprócz mnie? Nie wiem. No nie wiem, w sumie wszyscy mapmakerzy, których znam, to za bardzo na razie chyba nie mówili nic o konsolach, nie? Dobra, ale słuchajcie. Nie ma co przedłużać. Ja wam bardzo dziękuję ogólnie za odcineczek. Zaraz się tutaj pożegnamy, tak sobie stanę w miejscu. Okej. Okay. Opuścimy sobie. A może nawet zgaszę. Niechaj będzie. Więc dobra, ludziska. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się oczywiście spodobał. Zapraszam was na kolejne. No mówię, zacznę łapkę w górę, bo MTZ wymiata. Jest po prostu kozak maszyna. Parczewski ciągnik, ten parczewski ciągnik, nie? No, badajcie na Twitcha i widzimy się na streamach. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam, pa, pa.